Cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Witamy w Tajniki Ameryki. Jak to mówi nasz amerykański migracyjny prawnik. Okej, okay, okej, okay, okay. Ameryki, którego zresztą zaproszę do meetupu w klubie w lutym. Mam nadzieję, że się uda. I będzie mówił po, po polsku. Nie, no po angielsku. Wiesz, trzeba trochę się z tym angielskim, jeżeli... Os, e, oswajać. Oswajać. Jeżeli nie znamy w pełni, no to przynajmniej sobie posłuchamy. No, jakoś to będzie, no ale jest jednym z naszych prawników na pokładzie. I to takim mistrzem zupełnym. Eee, prawa, szczególnie, prawa imigracyjnego, szczególnie w kategorii samosponsorowania. No dobrze, ale nie o nim. Eee, Kuba, jak tam Twoje przywitanie przed telewizorami? Zwieściło tak się. Zwieściło że się. Żeś wykrakał. Wykrakałem to i, i mam teraz. Teraz muszę tylko schudnąć i będzie okej. Okay. I wyglądać. Tak. Do fryzjera. Pościg. Robienie podcastów w formie wideo to jest, to jest jakby inna para kaloszy niż tak, jak do tej pory robiliśmy sobie tylko audio ci, znaczy nie po cichutku, ale tak. <grym> audio zazwyczaj się po, cichutku. po cichutku. Pojawiały się głosy i pomysły też, i po prostu między nami, żebyśmy robili może wersję wideo. Zresztą ty chyba nawet byłeś zwykle tego zwolennikiem. A ja ciągle mówiłam nie, 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 bo będę musiała wyglądać. W sumie tak było, tak było. Mm, I wiedziałam z czym to się wiąże. No, po... już mi się odechciało. <laughs> Powali toks. Powali. No właśnie. Okay. Także jesteśmy po różnych... Prośbach czy też sugestiach od słuchaczy. Ehm, no i Ania, nasza w teamie klubu Tajniki Ameryki, też fajny, fajny, fajnie to tak wywierciła tą dziurę w brzuchu, że tak powiem. zrobić wideo, Zdecydowała wideo. po prostu za nas. Więc mamy wideo, także do wyboru można nas oglądać, można ten podcast oglądać na kanale YouTube. Wystarczy, że wpiszecie Tajniki Ameryki w YouTube. I tam znajdziecie nasz kanał z łatwością. Znajdziecie też może kilka innych odcinków yy, yy, pośrednio lub bezpośrednio związanych z tajnikami Ameryki. Tak, a ponieważ nasza oglądalność już jest w milionach, prawda? Oglądalność, słuchalność, to tu jest dodatkowa linijka na sponsora. A, zobacz. Tak jest. się Do czego zostawiłaś puste? I już wiem. Żeś to wymyślił. Mamy tutaj taki fajny gadżet w studiu naszym domowym, który zresztą jest oryginalny, netflixowy. Ja tu pokażę do kamery. Czy kamera zbliża? Oryginalny, chiński, netflixowy. Kubo, temacik zainspirowany jedną z naszych ostatnich konsultacji. Tak. Bardzo fajny temat zresztą. Bardzo fajny, a ja dzisiaj będę przewrotnie właśnie o tym temacie. Czy co? Także cię zaskoczę. o. o. Tego się obawiałam. To najgorzej. Bo wiesz, że ja, jak jestem zaskoczona, to, to różne mi to odpowiedzi przychodzą do głowy. Kawa na ławę, dajesz pytanie. Ale to nie będzie dzisiaj wywiadu rozmowy. Nie będzie. Nie. Okej. Okay. A to jest po prostu taka burza mózgu. No to, ale od czegoś musi zacząć? Nie ma problemu. Co ciekawe, w temacie przenoszenia biznesu z Polski do Stanów jest oczywiście wiele no różnych przypadków, tak? Są to... Czasowniki, narzędniki. Ty mi będziesz tak zaskakiwał całą tę rozmowę. No ja tylko chciałem pokazać po prostu, że przenoszenie firmy do USA to jest tyle um, leveli nie tylko biznesowych, ale i lifestyle'owych i Lifestyle to tak jak Rot, ładna nazwa, ale i życiowych i tego tak naprawdę czego się chce. Dlatego tak właśnie chciałem powiedzieć, że to będzie trochę przewrotnie, bo jest to tak pokomplikowane i tyle jest składowych, że no jednym podcastem się tego nie ogarnie. No pewnie, że nie. Dlatego będziemy robić więcej. Tak. Czy? O tym. Hmm? W dobrym dzisiaj jesteś naprawdę. Nie, no po prostu wiem, jak. Jak jest, to, jak jest to złożony i skomplikowany temat? Jest. Szczególnie, że jakieś tam małe, bo małe, ale doświadczenie mamy. No, nie y... wiem, czy takie małe. Możesz mi to nie umniejszać na moim kanale. I jest tak, jest to, jest to strasznie no, skomplikowane. Jest to skomplikowane, bo tak, firma może być duża albo mała, prawda? Może być nawet jednoosobowa i też możemy chcieć ją przenieść tą działalność z Polski do Stanów. W ogóle to jest bardzo fajny case, któremu pewnie poświęcimy oddzielny odcinek. Bo na to wręcz ja pracuję, żebyśmy w klubie mieli yy, całą ścieżkę, nie? A jeszcze reklam nie było, przypomniał mi się. Tym, 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 tym. No słuchaj, tym, tym. kochane, reklamy wjeżdżają. Oczywiście. A oczywiście zacznę od klubu Tajniki Ameryki. Teraz już proszę się tego spodziewać. Kto nie dołączył ten trąba, tak chciałoby się powiedzieć, a oczywiście jakby, no żarcik, żarcik. Mamy klub Tajniki Ameryki, mamy społeczność osób, które podejmują. Aktywne, a wiesz, że to widać na kamerze teraz. Ja wiem, teraz właśnie będę zabawiał w tym czasie. Podejmują aktywnie kroki ku temu, żeby albo się do stanów przenieść, albo się tutaj po prostu rozwijać. My sami cały czas yy, mamy również różno, wiele pytań. Weź, weź nie mogę, jak no. mnie tak. Tej, ja się do tego. Wiesz, to Ty zazwyczaj robiłeś muzyczny podkład. To gdzie on się podział? No to już się skończył. <laughs> Za krótki. Głupawka nasłapie dzisiaj, ale to dlatego, że ten format jest taki nowy i w ogóle miejsce nagrania jest też zupełnie nowe. Słuchajcie, mamy fajną społeczność ludzi zmotywowanych, ludzi, którzy sobie chcą pomagać i o to chodzi w Klubie Tajniki Ameryki. I jakby mamy... Do, wiele dodatków do tego, że tak powiem. Jednym z bardzo ważnych to są mitapy, które w przyszłym roku będą co? Będą dwa razy w miesiącu. Jeden temat poświęcony wizom, bo go i tak nie wyczerpiemy nawet raz w miesiącu, tym rozmawiając na mitapie, a drugi temat poświęcony Rozwojowi tutaj na miejscu, czy to są właśnie auta ubezpieczenia, praca. W styczniu mamy temat bardzo ciekawy, czyli formy zatrudnienia w Stanach. Czego się spodziewać po różnych typach umowy, jak one się różnią z Polską, żebyśmy może wiedzieli troszeczkę bardziej, mogli wyobrazić, z czym to się je, jak potem na przykład egzekwować wynagrodzenie, jeżeli ktoś nam zalega, to są to może to się zdarzać. Częściej w przypadku na przykład gotówkowych wynagrodzeń nie, albo umów słownych, o tym też będzie. Super, super tematy. No więc mamy taki klub, można się do niego zapisać na stronie tajnikiameryki.pl bardzo prosto, guzików jest kilka i gorąco zapraszamy. Do tego oczywiście zapraszam na mojego Insta, Tajniki Ameryki, na Insta Klubu, Klub Tajniki Ameryki, na Insta Ani, Sperber, który jest w naszym teamie founderskim California Dreaming. PL, chyba? To ostatnie zmieniła. No, to są takie najważniejsze miejsca i źródła. Zapraszam też do grupy Tajniki Ameryki na fejsie. Grupa jest darmowa, ale nie daje tylu perków, co klub oczywiście. Po prostu jest to społeczność już gigantyczna, 10 tysięcy osób. Ale Facebook ucina zasięgi, to jest jakby dużą bolączką też moją. Discord klub nie ucina żadnych zasięgów. Można tam się spokojnie do ludzi dobić, dogadać. Na razie tutaj. Bomba. Zakończę. Biznes. No bo. Właśnie chciałem, jak tam wcześniej mówiłaś, to tak myślałem, bo są różne biznesy na przykład można powiedzieć, nie? że na przykład jest biznes fryzjerstwo, które można byłoby przenieść sobie z Polski do USA na przykład. Nie? I to jest zupełnie jedna forma, ale może być biznes internetowy, gdzie na przykład działalność jest, do tej pory była w Polsce, a ktoś chce działać na rynku amerykańskim. A są też takie biznesy, że ktoś w ogóle jest w Polsce, działa tylko na rynku amerykańskim. Nie? I teraz... I takich konfiguracji można by wymienić z 658, i teraz trzeba by się zastanowić, czy w ogóle na przykład ktoś, myśląc o wyjeździe do Stanów, w ogóle potrzebuje się wyprowadzać do Stanów, żeby ten biznes na przykład w Ameryce robić. Nie? Tak, tutaj oprócz może gałęzi, czy też sektorów, które wymieniłeś, to chyba nawet lepiej będzie, jeżeli po prostu wiesz, zwrócimy uwagę na te aspekty takie bardziej motywacyjne, czyli e, czy ten biznes w Polsce zostaje, nie? I czy właśnie on ma się dobrze, ale chcemy, żeby był jeszcze lepiej, po prostu robimy ekspansję? Czy przenosimy, zamykamy to, co się dzieje w Polsce i, i chcemy po prostu, nie wiem, przenieść to, co już mamy wypracowane, te całe know-how na Amerykę? I przy tym wszystkim, czy e, przeprowadzamy się sami w ogóle do Stanów? No właśnie, bo. Ja bym powiedział, że to super, to nazwałaś od strony biznesowej, ale wydaje mi się, że chyba pierwsze pytanie, które się powinno pojawić, to jest to, czy my to robimy z powodu tego, że chcemy rozwijać biznes w Ameryce, czy po prostu chcemy się wyprowadzić do Ameryki. Bo myślę, że w wielu głowach to się może trochę mylić. No, nie? pewnie. I te dwie rzeczy chyba na początek trzeba byłoby mocno rozdzielić. Niby tak. A niby nie. A niby nie. No zobacz, w naszym wypadku. Myśmy mieli właśnie to know-how w Polsce. Tak. Yy, biznes sobie w Polsce został. Myśmy go stricte może nie, kopio nie, nie ekspansjonowali, no bo to zupełnie nowy tutaj założyliśmy. Tak, my przenieśliśmy skill. Ale właśnie, właśnie, ale tą działalność i sami się, wiesz, myśmy wzięli to wszystko naraz, nie? No tak, ale takich nie ma, albo jak byli, to już nie, no dawno są. wrócili. Są, tylko ty ich teraz ostrzegasz biedaków, bo po prostu się wszyscy tam po, pokończą, nie? No właśnie, bo y, trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli się przenosi i biznes, i siebie, i jeśli biznes jeszcze y, na przykład nie generuje na tym rynku y, odpowiedniego y, revenue, przychodu, przyrodu, to, y, to będzie to bardzo obci obciążająca i stresująca sytuacja, bo Stawianie pierwszych kroków w Ameryce jest tak samo stresujące jak rozwijanie biznesu, no chyba że ktoś nie ma tej klepki stresowej i na przykład może nie przejmuje się co będzie jutro. Mhm. Natomiast jeśli ktoś stąpa twardo po ziemi, to jest duża ilość spraw, która mhm. powoduje no, zmęczenie, stres i myślenie o kolejnym dniu jest dosyć ciężkie, nie? Jeśli bierzesz na siebie dużo rzeczy. Tak. Więc dlatego ja tylko to chciałem właśnie na początku bardzo mocno podkreślić, nie? Żeby sobie, myśląc o przeniesieniu siebie i biznesu do USA, to żeby sobie porozdzielać te tematy, nie? Życia no, i biznesu. Yy, porozdzielać w głowie, ale też, też no dobrze byłoby je rozdzielić gdzieś tam w czasie, bo ciężko się skupić na, na obu. Ci, co się tutaj przenoszą, mając już pracę albo yy, no nie wiem, nie... Yy, nie będąc pod presją tego, żeby tą pracę mieć od razu, sami wiedzą, że i tak są wywaleni z kapci, nie?, żeby w ogóle samo to życie przenieść, jakby to tak. na bank. I, I mamy takich ludzi właśnie w klubie, takie świeże nawet historie w klubie i można sobie o tym jeszcze więcej porozmawiać. Ja bym najchętniej dzisiaj wzięła na studium przypadek. Taki, że jest sobie biznes w Polsce, który ma jakieś obroty, jest to powiedzmy średni biznes, niech będzie i e commerce okay. jest w Polsce i yy, yy, no przychodzi ten moment, gdzie chcemy wejść na rynek amerykański. Mhm. Czyli możemy to zrobić z Polski. Możemy zrobić z Polski, mhm. ale też no, jaramy się tą Ameryką i zakładamy, że też byśmy chcieli się do tej Ameryki przenieść. Dokładnie. No nie. Czyli. Tak jak mówi tytuł podcastu, chcesz przenieść biznes i siebie do USA i co dalej? Dokładnie. No nie? Właśnie. I porozmawiamy sobie o tym, bo tutaj jest jakby to taki przypadek. Zresztą chyba najczęstszy, jeżeli chodzi o osoby, które z nami się kontaktują i nawet o klubowiczów. No, zobacz, jeśli my przenieśliśmy video production, to tego się nie mhm. da zrobić, nie będąc na miejscu. No nie, To jest jakby idzie w, w pakiecie w tym przypadku. Natomiast jeśli myślimy sobie o przeniesieniu e-commerce i e, nie, nie mamy, e, jakby to ładnie powiedzieć, nie jesteśmy tak rąbnięci jak my byliśmy 10 lat temu, e, jeśli chodzi na, na myśl o wy, wyprowadzce do USA, to ja bym najpierw ten biznes próbował rozwinąć z Polski. Ale oczywiście nie, zupełnie nie wykluczam i nie neguję, że ktoś chce zrobić to na raz. Nie. Hmm. A co byś powiedział na sytuację, gdy ta pensja jest? Nie, no bomba. Tylko właśnie chodzi o to, że tak. Pytanie jaka ona jest? Duża. I e, trzeba wiedzieć, że przeniesienie do USA wiąże się z takimi rzeczami. A. Wyliczenia, które zrobiłeś w Polsce na temat tego, ile będziesz potrzebował pieniędzy, możesz sobie wyrzucić do kosza, bo i tak się zszokujesz trzy razy. Tak? Mhm. Nawet jak policzysz sobie, dobra, samochód, dom, to potem Cię zaskoczy parę innych kosztów i ta kasa się może nie zgadzać. Dwa. Rozwijanie biznesu w pierwszych miesiącach, gdzie na przykład przyjechałeś z rodziną i chcesz poukładać sprawy dla rodziny, mhm. jest tak czasochłonne, że na pewno nie będziesz rozwijał tego biznesu tak dobrze, jakbyś to robił z Polski. Ja wiem. A my oferujemy takie konsultacje, to mi się zupełnie tutaj naturalnie pojawiło, ale rzeczywiście mhm. taką pomoc realizujemy już zresztą, można, można to zrobić, no wiadomo wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Znowu druga mi przychodzi do głowy, że właściwie właśnie może lepiej wykonać jakieś testy tego biznesu, nie przenosząc go na przykład jeszcze legalnie do USA, nie? Hmm. A no to ciekawa perspektywa. Bo to właśnie... Ym... No ale jak możesz zacząć sprzedawać w Stanach, nie... No tak jak y, kupujesz ty z Polski ze sklepu z USA, możesz też ty w Stanach kupić coś ze sklepu z Polski. Mhm. Może ta przesyłka, czy tam jakieś rzeczy będą... Ym... Ale to też można inaczej rozwiązać, bo, bo sklep z Polski może zrobić przesyłkę z, z USA również, nie? Czyli byłbyś po prostu promotorem tego, żeby nawet nie zakładać tego biznesu, tylko zobaczyć, najpierw zrobić test rynku, tak? Tak, bo to właśnie podkreślam miliard razy, że założenie biznesu i wszystkie firmy, które zakładają biznesy, to są takie fajne, 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 bo to jest bardzo proste. Wysyłasz dokumenty, czy tam parę kartek do, do stanu i, i, i masz otworzony biznes. Problemy się zaczynają, jeśli musisz się rozliczyć, już złożyć zeznania podatkowe, to oczywiście za sobą pociąga parę innych, tam jeszcze sznureczków, o których nie można zapomnieć, i zobowiązań, które na przykład masz, nie wiem, do, do innych urzędów, a, co, a dalej, jeśli na przykład chcesz zamknąć biznes, to też kosztuje i też jest więcej tak naprawdę pracy niż przy jego tworzeniu, mhm. Chyba, że po prostu. Nie wiem, masz podejście, że whatever, nie? co tam się wydarzy. Natomiast jeśli chcesz do tego podejść jakby legalnie i tak e, e, prawidłowo, no to, to założenie biznesu to jest pikuś w porównaniu do tego, co, e, co się dalej będzie z tym działo, nie? co ile, ile rzeczy będzie do zrobienia. Więc uważam, że jeśli na przykład jest możliwość na początku przetestowania czegoś, to ja bym to robił, zanim otworzyłbym jakby formalną firmę. Oczywiście zakładam też, że sporo ludzi, i to też takie, taki, takich przypadków mamy, dużo zakłada już wcześniej spółki w ogóle w USA. Mając w głowie to, że, że ich biznes będzie międzynarodowy albo amerykański, no, tych usług jest coraz więcej. W ogóle tak wiemy, wiemy że, że Stripe, czyli ten najbardziej popularny amerykański czytacz kart, dawał taką usługę już chyba od 6-7 lat, że, że nie jesteś obywatelem i oni ci. Pomagają we wszystkim, a i poza tym jest takich małych spółek mnóstwo, i też są już, na przykład, powstał jakieś dwa lata temu agregator taki jeden, nazywa się właśnie FirstBase, którego nie polecamy, ym, gdzie się zgłaszasz, wybierasz sobie stan, gdzie chcesz mi założoną spółkę i trwa to tam dwa tygodnie, trzy tygodnie, w zależności od tego, jaki stan ma wymagania i oczywiście do tego, czy, czy co potrzebujesz, i to jest jakby proste. Ale właśnie to zaczyna generować dużo rzeczy później, więc wracając, odpowiadam jeszcze raz: tak, jeśli nie miałbym tej spółki w USA, to najpierw bym spróbował przetestować rynek. Co ciekawe, też trzeba wiedzieć, że nawet turysta, będąc amerykańskim turystą, wróć, polskim turystą w Ameryce, możesz robić biznes jako. Kto jako, jak to się mówi, jako jednosobowa działalność gospodarcza, prawda? I, I rozliczyć się za pomocą ITIN, tego, tego numeru, który, który właściwie każdy może dostać. I to, i, to, I to zrobić wszystko legalnie, nie? No, tak, ale jak to się ma w Twojej wizji do tego, kiedy się przenosić, kiedy się nie przenosić? No dobrze, no więc zrobiliśmy, załóżmy, test. Mm -hmm. Mamy jakieś fajne wnioski. I widzimy, że dobra, za, y, w, widzimy jakieś światło w tunelu. Mm -hmm. Trzeba wiedzieć, że jak w każdym biznesie y, będą górki y, i dołki, ale jesteśmy na to gotowi. No to wiadomo, że otworzenie tego biznesu y, ułatwi y, o tyle, że nie będzie trzeba rzeczy robić dwa razy. Nie? Czyli jak już otworzysz biznes, będziesz miała adres, zaczniesz, nie wiem, konfigurować, właśnie. Nie wiem, jakieś wszystkie doty rzeczy dotyczące płatności, czy konto bankowe, czy, hmm. mm, czy co tam jeszcze jest konieczne. No na przykład terms and conditions, jak będziesz miała, nie? No to, to będzie wskazywało już na amerykański adres. Tak, dlatego ja, ja jakoś sobie nie wyobrażam tego testowania bez założenia biznesu. Jakby ja już wiesz, widziałem wszystko, nie? I i, i ludzi, którzy właśnie. Są takimi przycinakami, że zanim coś zrobią, to po prostu sprawdzą to milion razy. Hmm, no jasne, tylko że wiesz, żeby tutaj ktoś ci zaufał, no to na przynajmniej jakąś nakładkę musisz mieć. No to wiesz, to nie będzie test. Jeżeli to będzie biznes. Jeżeli ludzie nie będą. jakby To będzie zupełnie inny test, jeżeli ludzie będą mieli do czynienia z, jakby z innym podmiotem. Wiem, iż... co masz na myśli, ale te rzeczy też można. Nie hmm. wiem, jeśli. Zobacz, yy, tak naprawdę do, do pierwszego sprzedania do, yy, możesz wszystko pościemniać, nie? Możesz napisać na stronie, nie wiem, wziąć sobie, nie wiem, jakiś adres, to wirtualny adres można tak, wziąć. Tak, wirtualny adres możesz wziąć i um, ja nie mówię, żeby tu nagle ściemniać, tylko to tak jak robią startupy w Ameryce i to jest jakby standardowe wiesz, powiedzenie tutaj fake it till you make it. Oczywiście dopóki e, nie okradasz ludzi i nie robisz takich przekrętów jak e, sławni startupowcy. Ja uważam, że tak delikatnie warto nagiąć rzeczy, żeby po prostu nie generować sobie niepotrzebnych kosztów. Nie? Mm -hmm. mm. Czy, czy znowu mam inne przypadki? Znam takie przypadki w Polsce, gdzie ludzie mówią: dobra, ja zakładam amerykański biznes, w ogóle wszystko już jest zrobione. Wszystkie formalne rzeczy są zrobione od A do Z, tylko nie biznesowe. No właśnie, nie. no i jak, jak ja gdzieś też chciałam troszkę może więcej porozmawiać o tych opcjach na ten start mhm. finansowy fir, firmy, no nie? No bo y, jakie są to warianty? Albo przeznaczamy część środków, które mamy po prostu na ten start, tak, i, i inwestujemy, i firma inwestuje. Albo chcemy zebrać kapitał od inwestorów w Stanach, co jest dosyć popularnym pomysłem i właśnie o tym chciałam porozmawiać w o ogóle tak, jako do tego... Jest... Jak tu dotknęłaś ten... mojego ulubionego tematu. No właśnie, więc to jest ważne i wiesz, nie mamy dzisiaj całego dnia, chcemy, a chciałabym to poruszyć, bo na pewno to się kłębi w głowie, kiełkuje w głowie wielu osób. No, albo może inwestujemy zupełnie własne środki w ten start w Stanach, no to wtedy de facto stajemy się inwestorem dodatkowo własnej firmy, no, i tutaj prawnie pewnie nie, nie, ja nie poradzę. może bym wiedział, jak to y, może być rozwiązane, albo. Y, to zależy od typu spółki, ale no to jest akurat jak sama jesteśmy starym, to, to jest pryszcz. No właśnie, a przedsiębiorcy sami pewnie będą widzieli, jak, jak do tego podejść, jak to ugryźć, ale y, no jest też ta opcja właśnie z szukania inwestycji w Stanach na to i mindset wokół tego w Polsce jest wciąż mocno inny. Nie ja niż... powiem, nie ja powiem. Mhm. Ja mam e, raz na dwa miesiące. Dostaję telefon od kogoś i mówi, Słuchaj, Kuba, my wszystko mamy. Spółka jest, firma jest, firma Produkt działa. Jest. Wszystko w Polsce jesteśmy zajebiści i chcemy zabrać kasę w USA. Więc po prostu tak, ty nam wszystko ustawisz, ustawisz spotkania, my przy i my jesteśmy i my przelatujemy. I za przeproszeniem te bałwany, e, wszystkie e, nie kumają e, tego, że. Nikt nikomu nie daje pieniędzy na oczy, których nie widział, i na, bez jakby zrobienia jakiegokolwiek zaufania. Mm -hmm. I po, że, że tak powiem, byciu godzinie, godzinę w, w USA. A wiesz, czego to wynika? To wynika z mediów, które szumnie tylko w kółko powtarzają, ile jaka firma nie zebrała, i wtedy w tych artykułach nie mówi się przecież. O tym, jaka była droga do zebrania, tak. Tylko mówi się o zapleczu jakby o backgroundzie tej firmy, który w, oczywiście w Polsce y, dorówny, dorównujemy wiesz, tym y, jakby sukcesom bez problemu, prawda? Tak, ja te, oczywiście właśnie o to chodzi, nie? Że, że w ogóle jesteśmy super, super przedsiębiorcami i wszystko z git. Natomiast dlaczego ja użyłem takie słowa y, na B? Dlatego że. Y, przez 15 minut, na przykład, tłumaczę, nie? Jak, jak te relacje wyglądają. I zawsze podaję przykład, czy, czy ty, jakby ci przyjechał jakiś ktoś, nie wiem, ze wschodniej Europy albo z jakiegokolwiek innego kraju, z Niemiec, czy na przykład może z Hiszpanii, albo może, nie wiem, z Ukrainy, to będąc godzinę w Polsce na 10-minutowym spotkaniu, czy byś zainwestował w jego firmę? No tak, to się nie idzie jak do sklepu na pewno. Tak. I tak jak ty nieraz podkreślasz, od jakby wyboru firm, w które można zainwestować, tutejsi inwestorzy no mają... Pokokardę. Tak, więc, e, więc potem zawężają kryteria, prawda? I oczywiście te kryteria są zawężane do, do tego, jaki masz, e, jaką masz może historię sukcesu, na ile znasz się na, na, na rynku e, i jaki jest twój team. E, na pewno w ostatniej kolejności, hmm. znaczy Okej, okay, tak trochę upraszczając, ale prawie w ostatniej kolejności patrzą na produkt. Oczywiście. Nie? Natomiast wiesz, trzeba to podkreślić, że jeśli nawet startup, czy firma, jakby to nie zwał, ma świetne wyniki finansowe, ma świetny produkt, który nawet jest znany i używany w USA, i nawet załóżmy. Mm, VC czy tam Angel Investor korzystał z tego kiedyś, nawet jest zaprzyjaźniony z tym produktem. Nie? To jeśli on nie zrozumie i nie poczuje u foundera, z którym ma, ma spotkanie, że ten gość myśli o przynajmniej, nie wiem, połowie swojego życia kolejnego obyciu w USA, to nawet nie ma opcji, nie? Znaczy ludzie myślą o byciu w USA, o czym tak, mówisz? Tak, ale że po prostu ja znam takich właśnie, to to chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy myślą, że właśnie przyjadą, zbierą kasę i na przykład wrócą do Polski. Hmm, no dobrze, ale to ale, ale mówimy dzisiaj o, tym, że... o... Dobrze, teraz chodzi o to, że jeśli na przykład ktoś będzie tydzień w Stanach, i w ogóle nie, no nie przeniósł się. Tak, jakoś tak? mentalnie albo. Znaczy, oczywiście też są, żeby było jasne, są sytuacje, że, że Amerykanie inwestują w spółki, które nie mają oddziału w USA. To też się oczywiście zdarza, nie tylko tam trzeba najpierw jakieś tam osiągnięcia mieć. No nie? i te relacje. I, relacje. I właśnie o tym mówię, że jeśli się wy, wy, wyskoczę na takie spotkanie online, czy, czy, czy nawet na żywo tutaj, bo wiadomo, COVID dużo zmienił i online teraz też ma, ma znaczenie, ale jeśli na tym spotkaniu, wiesz, widać będzie, że ta osoba to jest zwariowany wariat, nie? I się nie da nie mu no, zaufać. Okej, okay, ale może być i przedsiębiorca z sukcesem, tylko po prostu... No, yy, podkreślamy cały czas, że to chodzi o te relacje, tak? Czyli, że to się nie dzieje od razu, gdzieś tam z automatu, no chyba, że naprawdę mamy wspólnych znajomych, bardzo bliskich, no to wtedy, wtedy, wtedy bardzo to przyspiesza, no nie? No to tak jak w każdych. No właśnie, więc to jest tak jak wszędzie. I teraz, jeżeli chodzi o te inwestycje z Polski, przejdźmy już do tego, wiesz, jak, powiedzmy, że bierzemy to pod uwagę, no nie? No bo załóżmy, że firma, no nie jest, wiesz, yy, tak jak mówiłam, mały średni biznes, który, którego może jakby, wiesz, wyłożenie środków na ekspansję w Stanach roz rozłożyć w Polsce, no nie, no do tego też nie chcemy, on tam już sobie jakąś tam, jakoś tam się kręci. Więc no, potrzeba, potrzeba albo tej inwestycji zewnętrznej, albo tej sprzedaży, no nie? I to jest zawsze, wiesz, jajko czy kura, a jeszcze do tego sami się chcemy przenieść, no nie? Mhm. To jest bardzo, bardzo ciekawe wyzwanie, trudne wyzwanie, no, takie, w którym my lubimy pomagać i z kimś się jakby głowić nad tym. I tutaj sami też przecież nie mamy jednoznacznego rozwiązania, co słychać chyba po dzisiejszym podcaście. Ale przynajmniej no, parę rzeczy można sobie od razu wyeliminować albo przewidzieć, no, jakieś takie oczywiste scenariusze, no nie? I teraz, jeżeli chodzi o te inwestycje, o których yy, yy, wciąż rozmawiamy, to yy, no to co ty byś radził? Jak do tego podejść w takim razie, skoro dobra, bierzemy to pod uwagę, no bo może sprzedaż. Też, ale jest bardzo ryzykowna. Nie wiem, możemy o tym porozmawiać za chwilę, nie, jak pójdzie do sprzedaży w Stanach. Ale jeżeli chcemy spróbować tego fundraisingu z Polski, to... Hmm. Z Polski czy z USA? Nie no, jeszcze jesteśmy Pol 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 w Polsce okay. cały czas, nie? Okay. Mhm. To jak do tego podejść właśnie? To ja bym zrobił tak, że jeśli e, masz szczęście po prostu takie, że wygrywasz w Totolotka, jeśli jesteś takim człowiekiem, takim typem człowieka Aha. i na przykład jesteś na początku w ogóle rozwoju swojej, swojej firmy, to jest jakaś mikro szansa, że uda Ci się zabrać kasę. Natomiast jeśli wierzysz w, w, w ciężką pracę i w to, że Twój biznes ma sens, to pierwszą rzeczą, którą bym się zajął, to po prostu budowaniem tego biznesu i totalnie odpuszczenie fundraisingu, bo fundraising jest po prostu pracą, która zajmuje 24 na 7. Mhm. Po nie wiem, dwóch miesiącach robienia tego dzień w dzień opadają ci siły i jesteś w, w czarnej D i zastanawiasz się, co dalej. Czyli masz tutaj na myśli, że, że byłaby to sezyfowa praca, jeżeli jesteś bez kontaktów, bez takich relacji, bez jakichś pierwszych inwestycji, na przykład rzędu, nie wiem, 100-200 tysięcy dolarów, gdzie ktoś też może coś za sobą pociągnąć, bo już nawet z tymi pieniędzmi coś pokażesz, że zrobisz, nie? Tak. I tutaj się w sumie z Tobą zgadzam. Chyba, że odłożymy to, możemy to troszeczkę odłożyć w czasie i rzeczywiście tu, znaczy, to się sprawdza do tego, co pewnie chciałeś powiedzieć. Zająć się stawianiem tego biznesu w Stanach i udowadnianiem już czegoś tutaj, tak, nie? Bo ja znam czy... wiele przypadków ludzi, którzy zrobili super biznesy, mhm. nawet online, którzy nie dostali się, nie wiem, do Y Combinator, a, a po dwóch trzech latach zainwestował w nich, na przykład Andreessen, bo, bo po prostu tak go rozbujali i tak hmm. pokazali, więc um, po prostu ilość, wiesz, ilość razy kiedy się dostaje, jakby w pysk podczas fundraisingu możecie zmiażdżyć tak, że Ci odechce robić w ogóle biznes. A, a lepiej byłoby nie? ten czas, czas w sprzedaż. Tak. Tylko wiesz, że ta sprzedaż jest trudna bez inwestycji, no nie? I tutaj nie doradzimy oczywiście, bo wszystko zależy, zależy od biznesu i jeszcze trzeba, wiesz, zależy jakiego biznesu i czy my na przykład w ogóle mamy jakikolwiek z tym y, y, rodzajem biznesu czy sektorem doświadczenie, ale y, każdy powinien się wtedy sam zastanowić jak Mogę rzeczywiście jakieś, jakoś tą sprzedaż, jakieś, jakoś ten test przeprowadzić, tak? I nawet tą małą sprzedaż też tam zrealizować. No trzeba się na tym, na tym gdzieś tam skupić, żeby, wiesz, nawet bez, bez planu zupełnie, ja nie idę zupełnie według mojego planu rozmowy, ale. Wracamy do tego, do tego testu i do tego, jakby do tej próby na amerykańskim rynku, bez mieszkania jeszcze tutaj i bez zbierania inwestycji tutaj. Nie? Tak, ale też znowu uważam, że znowu nie wolno podcinać skrzydeł. Jeśli ktoś uważa, że na przykład zbierze kasę... No ale ty już i tak podcinasz skrzydeł cały ten odcinek, więc. Jeśli ktoś za późno. Uważa, że na przykład jest, jest, ma super skile networkowe i uważa, że jego biznes to jest pomysł. Pomysł jeden na milion mm -hmm. i ma jakieś już efekty, to oczywiście, y, proszę bardzo, i zastanówmy się na przykład, jak można doradzić takie sobie. Mm -hmm. ja bym przede wszystkim zrobił to, że żeby sobie zrobić w głowie takie, dodać sobie takie ułamki, y, żeby trzeba było pamiętać, z, z jaką, jaką wielką. Y, Masą ludzi się ma tutaj do czynienia i ile dziennie angel inwestorzy, którzy aktywnie szukają inwestycji, yy, widzą startupu, więc pierwszą rzecz, którą trzeba byłoby zrobić, jaką lekcję zrobić, to jak się po prostu wyróżnić. Bo to, że na przykład masz średni angielski albo masz słaby akcent, to cię w żaden sposób nie dyskwalifikuje, yy, jeśli yy, na spotkaniu 10-5-minutowym powiesz rzeczy, które kogoś po prostu podjarają. Bo jak ktoś jest angelem mm -hmm. i ma do wydania, nie wiem, na przykład nie, ma, od, odhaczył sobie milion dolarów na, na, nie wiem, 10 czy tam 20 inwestycji w danym roku, no to nie jest zajarano, on to chce zrobić. Więc jedyną rzeczą, o którą się jakby taki angel zastanawia, to po prostu myśli sobie, wiesz, jak się powstrzymać, żeby nie zainwestować? Oczywiście, tylko że przeszedł, prze widział 100 startupów i musi je jakoś wybrać, nie? Więc. Jeśli dobrze się do tego przygotujesz i, i, i po prostu pozamiatasz, nie wiem, pomysłem, właśnie egzekucją, swoimi planami, energią, bo to na to wszystko uwaga się zwraca, to oczywiście jest to możliwe. Trzeba tylko pamiętać, że twój kol jest tam 1524 danego dnia albo danego tygodnia. I, i, i musisz zrobić wszystko, żeby, żeby się wyróżnić. Tak jak Twój biznes właśnie jest ekstra, no to hmm. wtedy to jest czas dla ciebie hmm. na takim kolu, czy, yy, czy, hmm. czy, 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 czy wideo kolu, żeby, żeby się wyróżnić. Oczywiście, oczywiście dalej robi się wszystkie te triki networkowe, um, czyli fajnie zadbać o jakieś swojego Linkedina, o jakieś grupy właśnie wsparcia, czy Angeli, um, których też jest bardzo, bardzo dużo. Ale jest to jest ciężka scyzowała praca. No to słuchaj, mi się tutaj klaruje. Yy... Jakby, wiesz, najlepszy scenariusz taki, że ym, żeby, no, czy, jak, znaczy w ogóle to jakieś środki, no, muszą być, prawda, żeby do stanów się przenieść, nawet jakby własne, to, mhm. się, to się nie da. To albo y, jakby zaciągamy kredyt taki czy inny, firmowy, biznes y, prywatny i y, pieniądze po prostu muszą być, no nie? Ale zobacz, możemy przecież przenieść się na przykład tymczasowo, no nie? Nie musimy od razu jakby wiesz... Tak. Na łapu-capu jakby całą rodziną się przenosić do Stanów i, i wiesz, brać wszystko na jedną kartę. Tylko możemy tutaj przyjechać na trochę, ale trzeba, trzeba na pewno za, zalokować trochę czasu, no nie wiem, 3 miesiące, pół roku i wiedzieć, że będzie to czas, gdy no, nie nie wiem, no nie pożyjemy, nie pokorzystamy z tej Ameryki, nie popodróżujemy, tylko się skupiamy na tym biznesie, na tych kontaktach. Jeżeli hmm. szukamy inwestycji, no to na kontaktach z inwestorami, ale to jest, to jest kupa, to jest po prostu 10-12 godzin dziennie robienia tego i rozmawiania z ludźmi, chodzenia na spotkania, a nie czekanie na przypadkowe gdzieś tam osoby, które się nawiną, albo na liczenie na jeden kontakt, który mamy. Tak. Um, więc to jest kupa pracy. I, yy, no i tym samym orientowanie się, jak w ogóle wygląda tutaj prowadzenie biznesu. Może już wykonanie jakichś ruchów ku temu, żeby go tutaj założyć, bo jesteśmy na miejscu. No jest to na pewno taki okres, no nie, jest to niewygodny okres, bo jesteśmy zawieszeni, nie, nie mamy tutaj, jakby nie stąpamy tutaj twardo, tak? Nie mamy tutaj takiego bytu, ale da się i my znamy ten okres, akurat to u nas to był bardzo przeciągnięty, ja bym powiedziała, że pierwsze trzy lata były takie, ale... Tak, my byliśmy bardzo zmotywowani i wiedzieliśmy, że nie, na przykład nie wracamy, nie? Wracamy tylko w przypadku... No myśmy bardzo nie chcieli jakiegoś, wracać. ...jakiegoś totalnego kataklizmu. I ja właśnie to, co mówisz, że ja się z tą zgadzam, tylko chcę podkreślić, że... Wyjeżdżając właśnie na taki okres sobie próbny, trzeba by być bardzo sfokusowanym na tym, co chce się załatwić. I też kilku takich znajomych, czy, czy, czy nieznajomych mieliśmy blisko siebie. Ja na przykład widziałem, że część tych ludzi myślała, że po prostu, wiesz, to się przyjedzie i już wystarczy. Albo myślała, że dobra, no, to ja jestem w sumie tylko na takim właśnie pokryciu próbnym, także w sumie e, nie muszę się tak spiąć na przykład, nie? Mm -hmm. Więc to, mm -hmm. to jest taki e, pułapka, no jest kuszone, w którą można wpaść. Jest to kuszące, A jeszcze wracając, właśnie do. żebyśmy nie zapomnieli, są często bardzo dużo jest programów akceleracyjnych tutaj w USA, które. O tym wspomnieć. Część wiadomo, część z nich jest, nie, nie jest oszustami. Bo trzeba powiedzieć, że Ameryka po tym... Z no tego, trzeba uważać, trzeba korzystać ze sprawdzonych po Tam prostu. załóżmy, nie wiem, 50 czy 60% programów akceleracyjnych to są, to są ściemniacze, którzy obiecują Ci ABC i D, a biorą od Ciebie udziały, mhm. nie? Kolejne pozytywne informacje. No niestety, bo Ameryka, jeśli chodzi o biznesie, biznesowa nie ma sentymentów, tylko po prostu y, próbuje Cię na każdym możliwym mhm. y, momencie. No i są takie super, wiadomo, super, y, tak jak, nie wiem, Techstars czy, czy YC, gdzie oczywiście. No AngelPad przecież. Tak, tylko nie wiem, czy no, żyją, Chuj. czy nie żyją. Aha. W każdym razie chodzi o to, że tam, jeśli masz ciekawy produkt, który fajnie się rozwija, to trzeba się i tak dwa razy zastanowić, czy tam pójść. Tak, tak. No wiesz co, o akceleratorach. Hmm, może zrobimy odcinek w ogóle, to będzie fajne. Ja trochę nas będę poganiać, bo idę zaraz na live'a okay. na Instagramie, więc mam hard, hard stopa, jak to się mówi tutaj, takiego już na, na, na maksa. Jeszcze, jeszcze z pięć minut możemy sobie tutaj porozmawiać, poruszyć. Musimy ważny temat, który też na pewno nurtuje słuchaczy, zainteresowanych... telewitów. Um... jeśli już. Przepraszam, e, szanowni telewizowie, e, czyli widza, nie? Bo, 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 to, bo to ja wiem, że myśmy wszystkich problemów nie rozwiązali i po, myślę, że to zrobimy w ogóle serię tego, tego tematu jeszcze, ale yy, trzeba też pomyśleć o tej wizie, bo ona niestety często stopuje mocno, nawet jak mamy w ogóle środki. Mamy biznesy, mamy yy, motywację, możemy mieć wszystko, a ta wiza yy, pi za przeproszeniem, yy, może nas wywalić z kapci, to znaczy, chcę powiedzieć. Sorry za autoreklamę, ale nie w klubie, bo my nie. tutaj yy, nie pozwolimy na to zwyczajnie i pomożemy, no nie? I są po prostu na to opcje, ale jak jesteś sam. Yy, i, I znaczy sam pewnie wynajmujesz prawnika i pracujesz z jakimś biurem, które y, guzik wie pewnie o tym, jak ci dobrać, dobry, dobrać wizę do Twojej sytuacji, bo lubi zajmować się jednym czy dwoma rodzajami, których się czuje mocna i będzie próbować ciebie dopasować do wiz, który, które lubi robić, a nie odwrotnie. No to, to się właśnie zorientujesz już za późno, że jest za późno, nie? Tak? Więc... Ja mogę tylko powiedzieć, że tak. z, z 1584 prawników, których przerobiliśmy w naszym życiu... No... Tak? Jakie liczbowe jesteś jak, przygotowany w tym odcinku? Pierwsza pani z Chicago, która wzięła chyba 150 czy 250 dolarów za e, konsultację... Za 30 minut rozmowy. Powiedziała nam w sumie, żebyśmy i do domu. Weź, bo tutaj nie możesz. To wypikam. Wypi, mhm. Ale ogólnie o to chodziło. Właśnie wzięła pieniądze i tak. powiedziała, że jesteśmy... Że się nie, właściwie, się nie da. Nie da się i mamy jechać do domu. No tak. Inny znowu prawnik... Ym, to szukiwał tak, że no to już jest przypadek hardkorowy, to warto wspomnieć, że modyfikował odpowiedzi z urzędu, mm -hmm. żeby nie wyszło, że, że się na niczym nie zna. A znowu inny prawnik, który zna się na jednych, jednej typie wizy, przeszliśmy do niego z przygotowanym praktycznie case'em e, na zieloną kartę. Tak, a on powiedział, że w ogóle nie ma opcji dla nas na zieloną kartę. Po czym pół roku później mu napisałem, że już ją dostaliśmy. Hmm. Nie? Myśmy więc, ją dostali po, po miesiącu. Więc. To znaczy. Yy, tak, to, 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 approve, tak jakby na, na całe szczęście właśnie temat ten y, widz y, będąc w klubie właściwie odchodzi na, na dalszy plan. bo To bo znaczy, jest te... to kupa pracy, tak. czasu i kasy. No jakby tutaj nie, nie ma cudów, no nie, ale przynajmniej te drogi są. I teraz jeżeli chodzi, bo możemy to tutaj szybciutko wymienić, jeżeli chodzi o biznes. To, yy, to, to, jest, to jest jakby spoko sytuacja, bo możemy albo popatrzeć na wizę E1, yy, która jest wizą inwestycyjną i tam trzeba warunki różne spełniać i przynieść kasę do Ameryki, ale jakby spoko, spoko. Yy, 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 prawdopodobnie mogłaby pasować, aczkolwiek to nie jest jeszcze zielona karta i, ci, i, i ona nie prowadzi do to jest problem, ale możemy też spojrzeć na wizę L1, nie? Tam jest chyba L1, L. L1A i L1B L1 chyba tak. Więc ym, no tutaj, jeżeli się odpowiednio wcześniej tym zainteresujemy, po to o tym mówię w dzisiejszym podcaście, to możemy też, może jeżeli nie, nie, nie zależy nam na tym, żebyśmy się przenosili jakby jutro i ten biznes eksponowali jutro, możemy też wiedząc o tym wszystkim tak to wszystko przygotować, żeby to później się spinało, tak. nie? Ale to są wizy nieimigracyjne. A jeżeli chodzi o zieloną kartę, to jeżeli też się przygotujemy, czy swój profil odpowiednio przygotujemy pod kątem sukcesu i eksperckości w naszej branży, niekoniecznie pod kątem jakby sukcesów samego biznesu, tylko my jako osoba jesteśmy wartością dla Stanów, to możemy przygotować wtedy case pod zieloną kartę. I właśnie dla wielu przedsiębiorców tak to się robi, co nie jest popularne, robią to tylko naprawdę fajni prawnicy, którzy, którzy się na tym znają. Tak, nie? I ja chcę powiedzieć, że oczywiście dużo rzeczy można spoweryfikować i sprawdzić, będąc nawet na eście. Tak. E, tak. I, ale chciałbym też również podkreślić to, co... Zadać kłam temu, co słyszałem miliard razy od, od, od królów startupów z Polski, którzy właśnie... Powinieneś znowić swój program. Mają na gdzieś istotę. dobre rady, którzy mówią, przecież ja mam wizę biznesową B1, B2. Prawda? I oczywiście tak. Wiele można zrobić na tej wizie, włącznie z założeniem firmy i prowadzeniem działalności, ale niech ona, że tak powiem, nie zmyli tych, co wydaje mi się, że wiadomo nawet. Na tej widzie zawsze na 100%. Tak, to jest też kłopot. E, mamy też e, można też się zastanowić nad studiami w Stanach na przykład i nad, nad zapisami. zapisaniem ja ci chciałem te... zaproponować, żebyś w końcu coś. Ale ja mam e, kochany magisterkę. Okej. Okay. Więc... Ale a masz e, MBA, e, ten NBA? No. Więc e, można się zastanowić nad studiami w Stanach i nie musi to być droga uczelnia. E, nawet może być to językowa uczelnia i e, taka wiza studencka nam bardzo dużo daje spokoju takiego psychicznego i e, logistycznego, bo możemy wtedy mieszkać w Stanach i zajmować się e, rozwojem naszego biznesu. Prze a przede wszystkim jak się tą wizę dostanie możemy... w Polsce, mm -hmm. to nie ma problemu żadnego z wjazdem, prawda? Bo to, bo to no wiesz, zawsze jest, są te rozmowy tam. Zawsze na... są, ale jakby to już ale jest to taki zaapruwowany jest... temat, prawda? Tak, tak. Więc to jest też ciekawa historia, żeby ta sobie wiza studencka funkcjonowała, a my w tym czasie rozwijamy się w Stanach. Słuchaj, będziemy zakańczać na tą chwilę dzisiejszy odcinek. Tak. Ja to, ja... Wiem, że to jest temat rzeka i żeśmy tylko pootwierali tutaj rany. Ja na usprawiedliwienie chcę powiedzieć, że nie chcę wszystkich, wszystkich zniechęcić. <grym>. Natomiast yy, chciałem powiedzieć, że, że po prostu biznes w Polsce, yy, będąc Polakiem i rodząc się tam, wykonuje się 1584 razy yy, lżej i łatwiej. Yy. Oczywiście w USA jest też fajne i sprzyjające, ale, ale to jest zupełnie inny świat, którego trzeba się nauczyć yy, i trzeba być na to gotowym. I yy -y. Oczywiście zachęcam wszystkich. Yy, ja też no. myślę o takiej podgrupie w klubie, właśnie dla przedsiębiorców. Tak. Myślę, że to może być super, bo będzie wtedy tak jakby takie jeszcze węższe grono, które będzie mogło się dzielić sobie swoim know-how na, na, na jakby w tych kwestiach. How -how, jednym Teraz tak, e, także jeszcze raz za, oczywiście zapraszam do klubu tajnikiameryki.pl, tam macie wszystkie informacje www, na insta powiedzieć. Tajniki Ameryki oraz klub.tajniki.ameryki. E, robimy tam live, dajemy też dużo takiej darmowej wiedzy. Um, I chyba na razie tyle. Te moje reklamy się jakoś tak, tak. ukróciły. Do grupy Tajnik Medium też będę na Facebooku cały czas zapraszała gorąco. A ty Kuba możesz pożegnać naszych telewidzów. Tak. Dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Um, ja się zawsze tak bardzo staram i nigdy nie jestem w stanie. To jest akurat bardzo proste. Dlaczego się nie wyprzedzają? Mhm. No powiedz. Bo jeżdżą po kolei. Oh. No. Zawsze mam ten sam komentarz, Ty bo mnie to rozczula wszystko. Tak. Słuchajcie, dziękujemy bardzo Wam za y, y, bycie przed odbiornikami i telewizorami. Można nawet nas na telewizorze puścić teraz, zobacz. W dużym pokoju Będziemy nawet. puszczali naszym znajomym i rodzinie, jak będą nas odwiedzać. Wow, no dobra, słuchajcie, dzięki raz jeszcze. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Pa, pa. Yo.